Cześć, zastanawiasz się, jak przebiegał proces rebrandingu Straterise? Ile czasu nam to zajęło? Ile nas to kosztowało? Jak krok po kroku było to zaplanowane? Właśnie o tym będę opowiadał w 47. odcinku Strategicznych Piątków. Pokazuję tutaj, w jaki sposób działać efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Zaczynamy! Cześć! Ja nazywam się Dawid Czoska i zwiększam efektywność marketingu. W dzisiejszym odcinku strategicznych piątków, pierwszym tak naprawdę w 2023 roku, opowiem o tym, co zadziało się na przełomie poprzedniego roku i tego właśnie roku, czyli o rebrandingu Straterize. Pokażę, jak krok po kroku ten proces przebiegał, jak był zaplanowany, ile czasu nam co zajęło i ile też nas to kosztowało, no bo to też jest oczywiście przy rebrandingu ważna rzecz. Zacznę od tego, od czego każdy rebranding powinien się zacząć, czyli od celu. Rebranding to bardzo kosztowny proces. Nie tylko chodzi tutaj o finanse, ale też o komunikację, o to, co musisz przekazać klientom i o to też, z czego rezygnujesz, czyli z dotychczasowej marki. Z dotychczasowej jej rozpoznawalności albo identyfikacji, która jest kojarzona już przez obecnych klientów, więc niesie to ze sobą konkretne jakieś ryzyka biznesowe i marketingowe. Stąd decyzja o rebrandingu nie może być na zasadzie takiej: Nie wiem, nie podoba mi się już stare logo, coś bym zmienił, nie wiem w jaki sposób pozyskiwać klientów, więc zrobię rebranding, bo być może jest to wina tego, że źle teraz wyglądamy. Nie może to w ten sposób wyglądać, to musi być uzasadnione bardzo mocno biznesowo, bardzo mocno strategicznie. Więc trzeba zapytać się, co my chcemy tym rebrandingiem pokazać i czy na pewno jest to konieczne. Czy my potrzebujemy do tego celu rebrandingu? My to pytanie zada, zadawaliśmy sobie w zasadzie tak od połowy ubiegłego roku. Czerwiec, lipiec, sierpień to był taki czas, kiedy zastanawialiśmy się, ok, czy my na pewno potrzebujemy rebrandingu. Równolegle też w sierpniu w zasadzie się to zaczęło, kiedy decyzja zapadła. To zaczęliśmy się zastanawiać nad nazwą. No bo nazwa u nas ten DC marketing był mocno osadzony w tym, że ja byłem jakby freelancerem, że od tego zaczynaliśmy. Stąd to DC, e od mojego imienia, nazwiska i wiedzieliśmy, że będzie też wiązało się to po prostu ze zmianą nazwy. Stąd uznaliśmy, ok, musimy to zrobić, ale tylko jeśli znajdziemy nazwę, która będzie dobrze wyrażała to, i i jakby czym się zajmujemy. I teraz. Cały proces tego, jak ten branding wyglądał krok po kroku. To było tak, że zaczęliśmy od strategii komunikacji, czyli nazwa marki, kilka innych rzeczy, o których zaraz będę opowiadał, pokazywał, potem identyfikacja wizualna, czyli jak marka będzie wyglądać, potem zebraliśmy feedback od najbliższego otoczenia. Od byłych klientów, czy trochę też od obecnych klientów, od ludzi, którzy byli blisko marki, którzy. O których wiem, że ich feedback jest po prostu wartościowy, bo dadzą mi go szczerze, powiedzą, co o tym myślą, co myślą o takim przedstawieniu oferty, o takiej nazwie, o takiej identyfikacji. To oczywiście jest miękkie, i trzeba tutaj postawić na swoim i podjąć decyzję, jakby taką męską, marketingową, że okej, okay, idziemy w to. Ale feedback potrafi zwrócić uwagę na jakieś detale. Nie wiem, na to, czy że nagłówek nie przekazuje tego, co tak naprawdę robicie dla nas, że usługę można pokazać trochę inaczej, no bo to nie wyraża tego, z czego my tak naprawdę jesteśmy zadowoleni. Mówię tutaj od feedbacku, o, o feedbacku, który dostawaliśmy od klientów, więc to jest bardzo ważne. I potem dopiero przechodzimy do brand pattern, czyli do tych wszystkich grafik, które w różnych miejscach się pojawiają, i do strony, oczywiście, internetowej też. Jak mamy proces, to możemy przejść też do planu działania, czyli zdecydować się, z kim robimy co, jakby komu zlecamy poszczególne zadania. Tutaj całość zrobiliśmy wewnętrznie. Możemy też ustalić budżet, sprawdzić, ile nas to będzie kosztowało, rozpisać sobie jakieś terminy, no i finalnie jakby ten proces wrzucić do Asany, tak żeby na terminach na konkretnych osobach, bo robiliśmy to wewnętrznie, więc mogliśmy to tak zrobić. Aby już konkretnie ten proces aż do końca, w zasadzie stycznia, kiedy skończymy komunikować, jakby rebranding, czyli kiedy publikuję ten odcinek, to nadal jakby wykonujemy pewne działania w ramach rebrandingu. Nie wiem, chociażby to publikacja tego wideo, chociażby dystrybucja tego wideo w social media to też jest jakby część komunikowania tego, że przeszliśmy rebranding. Więc to nadal jakby jesteśmy w tym procesie od początku w sierpnia w zasadzie. I teraz strategię komunikacji, czyli coś od czego zaczęliśmy. To jest w zasadzie to, o czym ja mówię tutaj przy okazji odcinków, przy okazji strategicznych piątków, czyli jakiś taki główny nasz przekaz, wyróżniki, reason to believe, czyli udowadniacze, w jaki sposób będziemy udowadniać naszą wartość. To wszystko zostało spisane. Podeszliśmy do tego dokładnie tak samo, jak podchodzimy do tego tematu z klientami, żeby uniknąć jakichś takich. Skrzywień wynikających z tego, że, że to jest dla nas, więc zrobimy to jakoś inaczej. Nie, zrobiliśmy to dokładnie tą samą metodyką, e, którą pracujemy dla klientów. E, określmy, określiliśmy też cele komunikacji i ustaliliśmy sobie, w jaki sposób będziemy komunikować to do klientów i do otoczenia, bo komunikacja samego rebrandingu, czyli Skąd potrzeba rebrandingu, co my robimy? Co się zmieni dla Ciebie, drogi kliencie? Co się zmieni dla Ciebie potencjalny kliencie, osoba, która nas obserwowałaś wcześniej? E, na czym polegają te zmiany? Skąd one wynikają, czym będzie teraz strata RISE? E, a czym było DC marketing? Skąd wynika ta zmiana? Dlaczego? To jest przy rebrandingu bardzo ważna rzecz. Stąd mocny nacisk też położyliśmy na to, żeby tą komunikację od połowy grudnia do końca stycznia bardzo dokładnie zaplanować dla wszystkich kanałów i też ten główny przekaz, te cele komunikacji sobie zaplanować. No i też potem jakby jak Strateriz będzie komunikować, czy będzie komunikować inaczej niż DC Marketing, a wiadomo, że będzie komunikować inaczej. I tak to wyglądało. Potem przeszliśmy do identyfikacji wizualnej, czyli logo. E, trzy były wstępne koncepcje tego, jak marka ma wyglądać. Zdecydowaliśmy się na jedną, trochę ją udoskonaliśmy. Powstała wersja finalna, e, powstał brandbook i wtedy nastąpiła ta bardzo ważna rzecz, e, czyli zebranie feedbacku. Mieliśmy łącznie 10 rozmów one-to-one, one, dokładnie ja miałem, e, z byłymi klientami, z obecnymi klientami, też z osobami, które są gdzieś tam obok marki. E, pokazaliśmy na projekcie strony internetowej, naszą ofertę, czym będziemy się wyróżniać, yy, nie wiem, jak wygląda nasza zespół, case study, opinie, całość taką jakby marki, którą pokazywalibyśmy normalnie, nie wiem, w ramach oferty też yy, potencjalnemu klientowi, żeby zebrać feedback, co Ci się podoba, czego nie rozumiesz, yy, co jest dla Ciebie jasne, co fajnie podkreśla jakby to, jak dotąd nas yy, postrzegałeś, yy, co nie podkreśla w ogóle tego, co dla Ciebie jest ważne i tak dalej, i tak dalej. I na tej podstawie ulepszyliśmy komunikację oferty bardzo mocno, bo tutaj dostaliśmy najmocniejszy feedback, że to, co my y, jakby przygotowaliśmy, jest po prostu słabe. E, to, jak przedstawialiśmy swoją ofertę, która w wielu przypadkach, w wielu jakby takich punktach jest dosyć niestandardowa w porównaniu do tego, co inne agencje oferują. E, stąd ta oferta i jej przedstawienie było takim punktem, które trochę położyliśmy na początku, ale dzięki współpracy z klientami. Teraz mam nadzieję, że wygląda to lepiej, o czym można się przekonać na naszej stronie internetowej, do której link jest poniżej. Nagraliśmy po prostu wideo, w którym ja tłumaczę, w jaki sposób ta usługa krok po kroku przebiega i w ten sposób wydaje mi się, że zostało to przedstawione dużo lepiej niż w tej początkowej fazie, gdzie, gdzie klienci oceniali w zasadzie graficzne tylko przedstawienie tego, które ich zdaniem no, myliło jakby w wielu aspektach i wykryliśmy kilka takich właśnie jeszcze wąskich gardeł w komunikacji, takich pojedynczych rzeczy na stronie, na, której, na którą nie zwróciliśmy uwagi, no bo na wszystko nie da się jakby zwrócić uwagi, zawsze są jakieś takie rzeczy, które można poprawić, które wyłapie dopiero klient, który to zobaczy, więc ten feedback zebraliśmy wcześniej niż oczywiście w styczniu po publikacji. Potem przyszła jakby kolejna brand pattern, czyli na zmianę w social mediach, zmianę oferty, prezentacji, stopki mailowe i i na tym w zasadzie skończyliśmy, teraz jest okres, kiedy to komunikujemy. I teraz jak to wyglądało mniej więcej na terminach? Przełom sierpnia-września to była decyzja o tym, że w ogóle idziemy w ten rebranding. To było stworzenie planu działania, stworzenie strategii komunikacji i wybór nazwy marki. Wrzesień był miesiącem ciężkim, dużo pracowaliśmy nad tym. Jak ta marka będzie postrzegana, jak ona w ogóle będzie się nazywać. Tutaj skorzystaliśmy z pomocy też zewnętrznego copywritera, którego mogę polecić. Jeśli potrzebujecie kogoś do wymyślenia nazwy, to znam bardzo dobrego specjalistę w tym zakresie. Możecie się odezwać, więc to był wrzesień. W październiku dalej pracowaliśmy nad planem komunikacji i też grafik zaczął pracować nad identyfikacją wizualną. W listopadzie zbieraliśmy feedback, zaczęła budować się też strona internetowa pod koniec listopada i rozpoczęły się też prace nad zmianami tych wszystkich brand pattern, czyli tych wszystkich elementów graficznych, które będą się kojarzyć z marką i zaczęliśmy też tworzyć content w grudniu, dalsza część jakby tych zmian, postawienie strony internetowej, która jest obecnie, zakomunikowanie w pierwszej kolejności do klientów, jak to będzie wyglądać, co się dla nich zmieni. I 20 grudnia zacząłem, rozpoczęliśmy, ja zacząłem w swoich kanałach komunikować to, że będzie zmiana i 30 grudnia było ogłoszenie rebrandingu w piątek i na tym ten proces jakby się zakończył plus w styczniu oczywiście jeszcze jest dalsza komunikacja do otoczenia i też zbieranie feedbacku czyli zbieranie takiego jakby odbicia tego jak rynek to postrzega czy postrzega to tak jak chcieliśmy ten pierwszy feedback jest całkiem ok. Całkiem ok jest dużo głosów że jest to profesjonalne. W zasadzie feedback negatywny, który dostaliśmy, to jest tylko taki, że też pozytywny, ale dla nas negatywny pod tym kątem, że pewnych elementów, które nas wyróżniają, są jeszcze za mało wyeksponowane. To jest feedback od byłych klientów, którzy mówią: Hej, wy jesteście jeszcze lepsi, nie wiem, niż, niż to komunikujecie, więc nad tym też musimy jeszcze trochę popracować. Ale to otwarcie na feedback jest bardzo ważne, bo ono na początku zazwyczaj dużo tego feedbacku spływa, po prostu kiedy ta komunikacja rebrandingu jest bardzo mocna. I teraz, ile nas to kosztowało? Stworzenie tych rzeczy związanych z grafikami to jest koszt około 4000 złotych. To jest oczywiście zrobione wewnętrznie przez Pawła który jest częścią naszego zespołu. Stworzenie komunikacji to jest koszt około 7000 złotych. To po prostu zajęło nam więcej czasu, ale tutaj też wliczam koszty jakby stworzenia różnych materiałów na potrzeby komunikacji, czyli na przykład nie wiem, nagranie tego wideo to jest koszt w roboczo godzinach około 7000 tysięcy złotych i stworzenie strony internetowej półtorej tysiąca. To jest tak niewiele, w zasadzie dlatego, że też stworzyliśmy to z Kingą, z którą współpracujemy. Od kilku lat. Stworzyliśmy to na landingach. Tutaj też był projekt graficzny, który Paweł stworzył tej strony internetowej. Stąd ten koszt jest taki niewielki, bo uznaliśmy, że OnePage to jest coś, co w zupełności wystarczy, żeby pokazać naszą firmę. Nie potrzebujemy rozbudowanej strony za 15 tysięcy złotych, bo ona po prostu ciężko by było, żeby. W krótkim terminie na siebie zapracowała, więc stwierdziliśmy: OK, robimy one page, to wystarczy, żeby spływały leady. Dotąd to wystarczało, to i teraz będzie pewnie wystarczać, więc stąd jakby na stronie internetowej tutaj mocna oszczędność. Jeżeli chcesz tę stronę zobaczyć i jeżeli w ogóle chcesz zobaczyć efekt tego rebrandingu, to zapraszam cię na stronę straterrace.pl. Tam możesz oczywiście poczytać więcej informacji i na tym jakby. Chcę zakończyć ten odcinek, ten jakby taki, taką, taką opowieść o tym, w jaki sposób ten rebranding krok po kroku przebiegał. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, jeżeli coś tu ciekawego dla Ciebie wyłapałeś, zachęcam Cię do subskrypcji, bo strategiczne piątki dalej będą się kręcić. Dalej co piątek będę tutaj wrzucał odcinek merytoryczny. Plus, od tego roku zamierzam wrzucać też rozmowy z gośćmi. Jedna z takich rozmów pojawiła się już w ten wtorek: rozmowa z Danielem. Bardzo fajna rozmowa. Zachęcam Cię do tego, żeby do niej też zajrzeć, bo naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Więc kanał na YouTubie. Pozostaje bez zmian, zmienia się jedynie szata graficzna i trochę jakość wideo, ale merytorycznie zamierzam trzymać poziom, a nawet trochę pójść do góry, no bo poprzeczka w roku 2023 poszła dla nas mocno do góry. Mamy duże ambicje związane z marką Straterice, więc działamy. Trzymam mocno kciuki za Ciebie i do zobaczenia w przyszły piątek. Cześć!